Okej, moi drodzy, cześć, witam was bardzo serdecznie na kolejnej transmisji, albo jak kto woli, na kolejnym materiale z gry Ninja Gaiden Sigma, wchodzący w skład odświeżenia graficznego o nazwie Master Collection. Gram oczywiście na 100% i na najcięższym poziomie, który jest dostępny, czyli na hardzie, ale będziemy jeszcze grać na dwóch i wyższych trybach. Dobra, gdzie teraz ja mam iść? Przez te drzwi, wszystko już tutaj sprawdziłem. Ja nie mogę właśnie, małpko Aniu, Aniu, nie mogę właśnie tego przepuścić. I Boruś, dobra, już wiem gdzie mam iść. Tak, rozpocznę. Wszystko tutaj sprawdzone, skarabeusze ogarnięte. Mamy jakąś wyrwę w ścianie. Znaczy w ścianie, co ja pierdzielę. Tutaj pod wodą. No i znowu te szczątki tego smoka. No właśnie, tu już kiedyś byłem. Był ten teren zalany, tylko traciłem tlen. I musiałem się wrócić, albo umierałem. Teraz już nie muszę się o to martwić, bo mam tą butlę, która zapewnia mi tlen. Mimo wszystko i tak bym się tutaj rozejrzał. Czy czegoś nie ma? Tiboruś, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamienie. Dokładnie. Dobra, tu mi też żadnego skarabusza nie mam. Tym zielem daleczko też bym mógł rzucić. Ja też nie mam kamienia, mogę długopisem? Możesz. Możesz, tylko nie tam, tam w środek na dole. Wiesz gdzie. To tam nie rzucaj. To tam Justyś nie rzucaj, dobrze? Justynko, nie rzucaj tam. Dobra, tam na dole sprawdziliśmy. Mamy znowu sklep. Mam dziwne wrażenie, że tam dalej można by było pod wodą przejść. Dobra, kupuję sobie jeszcze kolejny elixir, a może z dwa. Dziwne wam wrażenie. Przyszliśmy od której strony? Od tej wyrwy. No właśnie, tam jest jakaś jeszcze wyrwa. Bo jest na dole i na górze, patrzcie. To jeszcze tu w dół można popłynąć. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Dzielmy się zielem, Aniu, dokładnie. Dzielmy się zielem. I Kurosaki. No i gitara, jeszcze jedna noga i zostanie i dwie ręce. Nie. Nie, Kurosaki, nie. Nie dwie ręce, bo później nie będziesz miał w co Devil May Cry grać, a twojej serii w życiu nie zobaczę. Z Devil May Cry'a. A wiesz, że ja będę wtedy zły, jak tej serii nie zobaczę. Pamiętaj o tym. Dobra, to mamy jakieś przejście. Niektórym się przyda rozluźnienie. No przyda się. Dokładnie, Aniu. No i ta, Darek. To zapraszam. Dobrze, Dareczku. To wbijamy. To wbijamy. Wiem, wiem. Rzucanie długopisem. Nie rzucaj. To ja już zakrywam to moje miejsce. Żeby Justynka jednak gdzieś... rykoszetem gdzieś nie rzuciła we mnie. Wiecie gdzie. Dobra, tu nic nie ma. Idziemy dalej. Znaczy, płyniemy. Darek, jakby trafił tam, gdzie mówi Justyś, to by śpiewał sopranem. Dokładnie. Śpiewałbym sopranem. Całym dniem i ranem. Dokładnie. Dokładnie, Dareczku. Dokładnie. Dobra, tutaj na górze nic nie ma. Dobra, tu widzę, że jest ślepy zaułek. Śpiewałbym sopranem. Całym dniem i ranem. Oj, śpiewałbym. Że nawet by Harley usłyszała. Nawet moja była diablica by usłyszała. Tak bym, kurna, śpiewał, jakbyś tam mi tam rzucili.
rykoszetem. Wiecie gdzie. No. Kurosaki Maro, spokojnie będę żebrami grał. No, nogami kierownicą jeszcze. Tak, jeszcze tego brakuje. Nogami jeszcze na kierownicy. Darek, badanie przeprowadzone w latach 90. W niektórych świnie nauczyły się poruszać kursorem po ekranie, a następnie używać go do odróżniania pomiędzy kształtami, które wcześniej poznały, a tymi, które widziały po raz pierwszy. No, i pierwszą taką udokumentowaną świnią, która dokonała tego wyczynu, był Maro Cobra G. Jedyny człowiek z IQ właśnie świni, który tak naprawdę w świnie się zmienił. Dokładnie, Dareczku. Musiałem uzupełnić dane na twój temat, na temat tego, co napisałeś, bo informacja była nierzetelna, ale teraz już jest wszystko okej. Okay. Zębami. Rosaki. Szkoda szczęki. Szkoda szczęki, kuro. Bez kitu, chyba pójdę zaraz spać. No nie, no, Kurosaki obowiązkowo, bo jutro nie ma kto. Nie będzie miał kto grać w Devil May Cry, a ja nie będę lamusów oglądał. Lamerskiego grania, pamiętaj o tym. Że ty masz się wyspać. Ty masz się wyspać. Jezus, to pływanie jest tutaj okropne. Błagam, żeby tego pływania w tej grze było jak najmniej. O, patrzcie, wiedziałem, że warto patrzeć w ten, pod wodą. Patrzcie, co mam. Patrzcie, jak skitrany jest ten skarabeusz. Widzieliście to? Widzieliście to? Skarabeusza zdobyłem. Ciekawe, czy miał myszki z kulką. Nie, miał myszkę z wibratorem. Myszkę z wibratorem miał. Nie z kulką. Wibrator lepszy był. W tamtych czasach. Tibor, świnie by się nie nauczyły pływać w Ninja Gaiden. Weź mi nawet, nie mów o tym pływaniu. Tiboruś, to jest straszne. To pływanie jest straszne. Ja po prostu nie mogę, nie? Po prostu ja nie mogę. Ja nie dam rady. Tiborku. Nie dam rady. To pływanie mnie tak tutaj irytuje. Dobra, może szybko przejdziemy tutaj. Okej. Może tutaj będzie gdzieś jakaś arena też walki z przeciwnikami. Z chęcią bym to sprawdził. O, chyba Kucury. Dobra, widzę, że już w sejwie można coś zdobyć. Czyli co? Dobra, w tą stronę nie. Okej. Cholera, chyba źle. Dobra, to już wiem, o co chodzi. To jeszcze raz. Nie w tą stronę. Elegancka Francja. O, i mamy kolejną tutaj tą kulę do wzmocnienia tych czarów. To sobie zaraz to wykorzystamy. Justyś, ostatnia, bo po niej już nic z niego nie zostanie. Dokładnie, Dareczku. Ja jestem pacyfistą. No i wzorowo, i to ja szanuję. Dareczku, to ja Dareczku szanuję. Co ja bym tutaj chciał ogarnąć?
to te kulki to są. Itemy, to jest to chyba, nie? O, to jest to. Inferno, nie? Byśmy wzmocnili. A, nie mogę już, czyli mam na maksa. Czyli te kule, bo te kule mi bardzo pomagają. Chyba, że ten Ice Storm, tylko że z tego Ice Storma to w ogóle nie korzystam. Może z tych kulek bym korzystał po prostu. A nie, tego też nie mogę ulepszyć. Ani tego, ani tego. Tu Ice, to jest, widzę, że to jest typowo pod... Czekajcie. Muszę to ogarnąć. Czekajcie, co jest tu napisane pod tej kuli? Ninfo. No to jest typowo pod ninfo. Żeby ten, ale tego nie mogę. Tego też nie mogę. To tylko ten Ice zostaje. Do ulepszenia. Okej. To chyba pewnie jakaś podpowiedź była, no dokładnie. Co trzeba użyć. I to chyba wszystko, nie? Dokładnie. O, to jeszcze pójdę sobie w jedno miejsce, jak już tutaj jesteśmy. Słuchajcie, jak już tutaj jesteśmy. W ogóle to miałem ćwiczyć, kurczę, tą deskę. A w ogóle z niej nie korzystam. No to jak to tak, Maro? Jak to tak? Musimy korzystać. Kurosaki, Darka nie ma... Oho. Darka nie ma się co bać, bo, bo ma takiego zeza jak w Monsterku. Oj tam. Oj, bo uruchomisz Darka i się skończy. Fajna ścieżka do cesarskiego pałacu Zarkan, znajdującego się pod tym budynkiem. Powinieneś teraz przebić się przez wodę tym przejściem. Nie chcę się przebijać, bo ja wiem, że tu jest coś ukrytego jeszcze. Jeśli tego nie... Widziałem takie triki na YouTubach. Tylko zanim... Może tu przejdziemy. Jak człowiek, a nie jak ham, spadając w przepaść. Coś się tu pojawiło. Czyżby głodki? Kotłunie się pojawiło. Powiem szczerze, no może nie jest jakaś to szybka ta broń, ale... Ale powiem szczerze, że... Ma obrażenia. Ale zapiszę sobie tutaj. W ogóle tu żadnej areny z przeciwnikami nie było. W tej misji. Się tak zastanawiam, gdzie jeszcze jakaś arena by mogła być. Bo chyba na jedną misję jest jakaś... Jakaś w grze. Przynajmniej jedna. Jezus. Tutaj chyba muszę zmienić tą broń. Tą podwodną, może nie wiem, na ten wirujący szuriken. On mnie wykończą te helikopterki. Tutaj zawsze są te skrzynie, o którym wam wcześniej mówiłem. Że warto się tutaj zawsze wracać. Tylko tak, chyba tej nie warto otwierać nigdy. Która tutaj jest, aczkolwiek no z ciekawości chyba ją otworzę. Bo tutaj są te cholerne gacki, które wybuchają. No właśnie. Jednak warto, bo tam coś tam z nich wytropiło. O, i mamy kolejną kulę. No, całą lokację sprawdziłem, to już mam czyste sumienie. Że pominąłem gdzieś jakąś arenę z... ukrytą arenę z wyzwaniami, tak? Gdzie musimy pokonać odpowiednią ilość przeciwników. I za to dostajemy dodatkową nagrodę. No już tak przetrzeciłem tą misję.
ze wszystkich dostępnych lokacji, że to jest dramat. Nie ma opcji, żebym coś pominął. Aczkolwiek ci, te osoby, które na YouTubie oglądają, to mogą mi napisać, czy gdzieś coś pominąłem, ale raczej wątpię. Sprawdziłem już dosłownie wszystko. Z rybkami już nie walczę, bo to nie ma czasu. Ile można jedną i tą samą arenę wam pokazywać? Don Basket, a ja walczę o platynę w Dragon Age Inquisition. O właśnie, jak tam ci idzie? Ile już godzin spędziłeś? A no widzisz, czyli, tak, czyli mnie rozumiesz, Don Basketik. Jak dobra gra, to trzeba wyplatynować, no nie ma opcji. Czyli mnie Don Basketik dobrze rozumie. Rozumiesz, a jak tam ci idzie? W tym Dragon Age'u. Ciągnąłeś się, widzę. To cię zasmucę, bo gra akurat każe ci iść do tej windy. Serio? Do tej windy chcę. Bo tam już sprawdzałem, tam nic nie ma. O, właśnie. Tutaj. Tutaj muszę iść. Po tamtą windę po lewej sprawdziłem. Tam już nic nie było. Czyżby boss? The failed protector of the dark dragon. Must I take your life yet again? Okay. I tutaj już nie mogę być z animacji. Dobra, mamy walkę z bossem, fajnie. Co ty jeszcze potrafisz? Wow. Dobra, to ja już czytuję. Ja nie chcę stracić tego talizmanu. No widzę, że ma ciekawe ataki. Nie wiem, czy znowu nie zmieni na ten miecz. Nie chcę, tylko ten talizman może mi się przydać na innych bossów. Dokus roku. Dokładnie, tak się nazywa ten boss? Dokus roku. Dokus roku. Może być dokus roku. No, nie wiem, czy... Ja chyba na bossów zawsze biorę ten smoczy miecz. No idziesz na górę, czy nie? O, dobra. Loadingi w tej grze są zajebiste. Oczywiście tej kastenki wam nie będę pokazywał. No nie, on walnie jakąś falą uderzenia wam. O kurna. A, jeszcze się wyleczył, zajebiście. Kurde, zapiął. Ojej. Dobra, na razie mi słabo idzie. A ta broń jest za wolna na niego. Niestety ta broń jest dla niego za wolna. Nie, zmieniam na inną. Zmieniam na naszego smoczego miecza. Tyle miałem eliksirów i zwróćcie uwagę, ile straciłem. Nie ma opcji. To jest zabójca bossów w tej grze. Aj, kurwa.
zwracanie uwagi na jego ataki. Aj, fuck, nie zrobiłem uniku. No i tyle było z... Nie, muszę... Nie, ta walka jest straszna. Za dużo eliksirów straciłem. Jeszcze raz muszę tym mioczykiem. Don Basket. U mnie na liczniku 30 godzin. Na sam koniec to pewnie ponad 100 będzie, jak będę chciał pofarmić materiały. 100 smoków na najwyższym poziomie czeka. 100 smoków. Czy muszę sobie zobaczyć, jak wyglądają te walki z tymi smokami. Może kiedyś się do tego Dragon Age'a przekonam. To ten sam, co w Ninja Gaiden 3 w tym wyzwaniu, mówisz? To ten sam? Pomęcz się z nim trochę. No zobaczymy. Co tam, jak tam? Jak tam Doom szedł dzisiaj? Ach, tutaj nie wyczułem. Dobra. Aj! Dobra. Aj, tu nie wyczułem. W ogóle momentu. Szlak. Już do nadeszła. Dobra. Dawaj, mistrzu. Kasztan. Sea of Thieves dzisiaj. A, Sea of Thieves. A, myślałem, że Duma. To zrobię sobie przerwę. Jak tam się gra? Jak tam się gierka podoba? Ten Sea of Thieves to w ogóle pierwszy raz gra? Czy już taka pierwsza styczność? Czyś miałeś przyjemność, Kasztanku, grać w tą gierę. Ała, 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 ała. Ach, cholera jasna. Dobra, udało się. Kombo z mnie nie idzie za bardzo tym granie tym mieczem. Ale się jakoś udało. Dark Dragon. It is in the hands of the Holy Vigor Emperor, your true master. You see, young Ryu, you are not so different from us. Those of the dragon lineage like yourself draw their blood from the same ancient deities as the fiends.
You, most of all, should know that your true place is at the Emperor's side. My hatred will not be so easily defeated. I will bring about the awakening. Pitiful woman. Your sister must be quite precious to you. Fiendish awakening. Okay. Ukończyliśmy. Trochę ma inne ataki w trójce. No domyślam się, Tiborku, że w trójce jak jest większa, wiesz, dynamika danej gry, rozgrywki, to i ten boss musi mieć jakieś bardziej dokrokszone ataki, nie? Bardziej dokrokszone ataki. Dziękuję, ale ten boss był i tak łatwy, mimo wszystko. End Chaos. To na PC wyszło? Na pogrywasz czy na konsolę? Nie, na PC. Wyszły trzy pierwsze części, panie Chaos. Jedynka, dwójka i trójka, nie? Czyli Sigma, Sigma 2 i Lazur w coś tam. Trójka, nie? To jest ta odświeżona wersja na komputerze. Ja to nigdy nie miałem styczności, panie Chaos, żeby to zagrać na tym... na konsoli, niestety. Don Basket. Ten pasek życia, szkoda bossa. Szkoda, że jeszcze dłuższy nie jest. Prawie za ekran wychodzi. No tak, ale to jest chyba tylko po to, żeby przestraszyć gracza, wiesz? Bo tak to ten pasek życia bardzo szybko schodzi. No nie wiem jeszcze jak jest na tych innych poziomach trudności. Ale na tym, na tym hardzie jest dosyć, nie jest to aż takie, wiesz, przerażające. To ten pasek jest długi, ale szybko schodzi życie, nie? A, czyli tą damulką teraz gramy. No znowu sobie przypomnij ruchy tą całą Rachel. Tibor, ten atak z dojazdem ma kontynuację i nie da się go łatwe eksploitować. No domyślam się. Domyślam się. Don Basket. Na PC ogrywa wyznawca idei PC Master Rage. Nie, no nagrywam na konsoli. Nagrywam na konsoli. Don Basket, tylko że na konsoli nie ma kamery, nie ma powiadomień, nie ma nic. Bo nie mam karty, która nagrywa z konsoli. Znaczy, no nie mam rzutnika. Ale streamuję nieraz, przecież streamowałem z konsoli. Tylko na kompie mi jest wygodniej. Ten atak z dojazdu, a to czytałem. I End Chaos. W tą fizykę jak cycków chyba za dużo zainwestowali, bo chodzi jak łóżkowe wodne. No tak. No to jest właśnie to studio, które tworzyło. Czyli Team Ninja. Team Ninja lubi takie duże cycki i obcisłych facetów w lateksach. To jest to studio. To jest to studio, kurczę. Dosyć zboczone, że tak to ujmę. Chaosik. I Tibor. A kamerka na tej walce z bossem w trójce to jest jakaś padaka. W ogóle chyba we wszystkich odsłonach te kamery nie są dobrze, Tibor, zrobione, nie? Niestety w żadnych z tych trzech części, wydawałoby się, że w tej trzeciej części wszystko by było ogarnięte, nie? Że ta kamera powinna lepiej chodzić, a tu jest padaka, nie? Jak tu piszesz. No właśnie, to jest Team Ninja, kurczę. To jest Team Ninja. Nie potrafią swoich błędów naprawić. Ale mimo wszystko i tak. Gry, które tworzą te Ninja Gaideny, to są naprawdę legendarne. Legendarne odsłony. Lala Rachel, tak, dokładnie, Tiborku. Lala Rachel. Różnica jest w sumie taka, że jak chodzisz do tego bossa po trzech falach przeciwników, to masz 1/4 paska życia i nie możesz jak się uleczyć. No domyślam się, że to będzie wkurw taki zajebisty, jak będę tam grał. Ale na razie ty musisz jakoś przejść tą arenę. Tu jest kolejna skrzynia.
Zanim ja dojdę do tej trzeciej części, to trochę minie, bo chciałbym wyplatynować tą jedynkę. Ja domyślam się, że tam jest zabawa. Jak tyle czasu ci schodzi, nie możesz przejść. Dejlan! Ale teraz dupa z ciebie, no wiadomo. Wiadomo, szkoda, że nie mogę przybliżyć. Dejlanku, szkoda, że nie mogę za bardzo tam przybliżyć w tamte tereny. Ale, i, czy te, ale ten biust, no zwróćcie uwagę, nie? Oj Boże. Dobra, jedziemy dalej. Już wolę Rachel i inne babki z Ninja Gaiden niż kurwa tę niedojebaną babę z Last of Us. Chodzi ci o ten. Chodzi ci o Abby? O Abby czy o czy to o tą ten? Czy o Ellie? Fantastyczne balony. No dokładnie. Przytuliłby. Fantastyczne balony. Okej. Dokładnie, popieram. Plus 10, Tiboruś. Idą basket. Oni są znani z tego, zobacz, na innej gry. Dead of Alive czy siatkówka. No właśnie. To właśnie mówiłem. To właśnie Don Basket. Ten, Don Basketik mówiłem. Że oni to są znani z takich tytułów. Dobra, ja nie mam się czym leczyć jak zwykle. O! Ale mamy sprzedawcę. Mamy sprzedawcę i mamy za co kupić. Słuchajcie. Eliksiry. Zrobię sobie od razu z 5. Może ten lepszy eliksirek, co? Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie nasz premierowy materiał z gry Ninja Gaiden Master Collection. Trzy odświeżone edycje, tak? Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 oraz Ninja Gaiden 3. Mam nadzieję, że seria będzie Wam się podobała i że podobał Wam się ten materiał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale i zapraszam za każdy Wasz. I zapraszam i dziękuję za każdy Wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć.